Maciej, Wolne Telewizja w Polsce.pl. Zaczynamy nasze gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam również moich i państwa gości, którymi są pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, witam wszystkich bardzo serdecznie. I pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry, witam panie prezesie. Kłaniam się, witam. Panowie, zaczynamy naszą rozmowę od cytatu, od wypowiedzi ze strony Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu z Unii Europejskich Demokratów, wybrany z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta wypowiedź padła na antenie Radia Z i dotyczyła Platformy Obywatelskiej. Posłuchajmy. Platforma przestrzeliła z pójściem na lewo, tak czy nie? Tak. To Kosiniak, a nie Tusk, powinien być premierem przyszłego rządu opozycji. Tak. Krótko, konkretnie, dwa pytania, dwie odpowiedzi na tak w kierunku z jednej strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli chodzi o to, kto powinien być premierem, z drugiej strony kwestia dotycząca pójścia w lewo przez Platformę Obywatelską. Zacznijmy od tego wątku. Czy Platforma Obywatelska rzeczywiście przestrzeliła z pójściem w lewo? Czy może jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby w ten sposób oceniać tę sytuację? Pan poseł Jarosław Rzepa. No to, że widzimy to ten lewoskręt, widzimy praktycznie od kampanii europejskiej. Później Platforma prześcigała się niejednokrotnie z lewicą, kto jest bardziej lewicowy. Natomiast to na pewno spowodowało, że część posłów Platformy odeszła, część trafiła do nas w międzyczasie. Natomiast dzisiaj to chyba było, albo jest głównym przeszkodą, żeby budować większą koalicję, do czego jesteśmy wielokrotnie namawiani. My dzisiaj idziemy tą trzecią drogą. Myślę, że Platforma powinna wreszcie zrozumieć i odpuścić sobie temat jednej listy. Bo dzisiaj w Polsce moim zdaniem nie jest zapotrzebowanie na coś pomiędzy kłócącymi się premierami PiS-u i Platformy Obywatelskiej. A my właśnie o tym chcemy przede wszystkim rozmawiać. Nie tylko jak wydawać pieniądze, ale jak je zarabiać, w jaki sposób rozwiązywać problemy, a nie tylko decydować się kto da więcej. To właśnie my proponujemy razem z Szymonem i tą drogą chcemy iść, tą trzecią drogą, którą obraliśmy, której konsekwentnie od wielu lat nasz lider. Panie pośle. Panie pośle, a czy liczycie też na to, bo mówił pan poseł o tym, że rozczarowani tym, jak wygląda polityka Platformy Obywatelskiej, rozczarowani politycy po prostu gdzieś przechodzą do innych ugrupowań, do Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy w innych kierunkach. Natomiast chcę dopytać, czy liczycie też na przejście elektoratu rozczarowanego tym, jak wygląda Platforma Obywatelska, jak wygląda jej polityka, jak wyglądają propozycje. Czy liczycie, że ci rozczarowani wyborcy będą chcieli głosować na sojusz właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050? Bardziej liczymy na rozczarowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł w pewnym momencie od nas. I to trzeba jasno też powiedzieć, że straciliśmy część tego elektoratu na rzecz. Dzisiaj myślę, że rolnicy, ci realni rolnicy, którzy dzisiaj mają ogromne problemy, już nie zagłosują na PiS. Część również tych ludzi, którzy jest zmęczona 8 latami, jest zmęczona drożyzną, jest zmęczona problemami, które dzisiaj z tej trudnej sytuacji gospodarczej wynikają. I wrócą do nas, wrócą na to bardzo mocno liczę. To zresztą pokazują sondaże. My, ale przede wszystkim dzisiaj skupiamy się, chcielibyśmy się skupić, żeby w tej kampanii dominowały jednak elementy gospodarcze, społeczne, a jak najmniej światopoglądowe, bo rozumiem, że PiS będzie robił wszystko, żeby ten światopogląd wrócił, bo to jest dla nich szansa. A my mówimy o tym, co dzisiaj przeszkadza Polakom. I to chcielibyśmy głównie, ten nasz przekaz powinien być taki, żeby jeszcze bardziej nie polaryzować sceny politycznej. Ona jest już mocno podzielona, ale przede wszystkim to pytanie teraz o realny problem. Do pana prezesa Marka Jakubiaka, jak pan ocenia ten skręt Platformy w lewą stronę, czy rzeczywiście Platforma Obywatelska w tym kontekście przestrzeliła i czy w tej kampanii wyborczej, idąc w ślad za słowami pana posła, powinny dominować tematy gospodarcze, społeczne, mniej zwracać uwagę na te kwestie ideologiczne, jak pan, panie prezesie, na to patrzy? Ja bardzo pana posła przepraszam, ale ja co drugie słowo słyszałem w zasadzie. Bardzo słabo pana było słychać. Nie wiem, jak widzowie. To prawda, ja też miałem problemy, aczkolwiek udało mi się wyłapać całość odpowiedzi. Musiałbym nasłuchiwać. Oczywiście
No, pełna zgoda tutaj. Platforma Obywatelska dzisiaj to jest partia nikt. To jest partia, która nie ma własnego poglądu. To jest partia, która za pomocą konfabulacji różnych, szucia jednych na drugich, podpuszczania i tak dalej, jakby stawiania w sytuacjach dziwnych, takich jak ten marsz 4 czerwca, postawienie opozycji w sytuacji, w której albo z Tuskiem, albo z nikim. Co to za jakieś hasła? Oni po prostu zwyczajnie nie mają własnej tożsamości. Oni kiedyś ją mieli, ale to właśnie wtedy, kiedy był Rokita, wtedy, kiedy Platforma powstawała, wtedy, kiedy obiecywała, że trzy razy, pamiętacie państwo, 3 razy 15, likwidację Senatu, JOW-y i tak dalej, to była ta Platforma Obywatelska, a nie Tuskowa. Dzisiaj mamy do czynienia, dzisiaj pana senatora Michała dwa razy powiedział tak, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy premierem z Tuskiem a premierem z PSL-u, to oczywiście wybierałbym tego z PSL-u, chociaż uważam, że Polska jest dzisiaj dobrze zarządzana i nie ma co tu zmieniać. Natomiast sądzę, że PSL do tego rządu mógłby sporo wnieść, mimo że tyle lat współpracowali z SLD i z PO, to PSL ma z nich wszystkich najbardziej taki pogląd realistyczny na świat i na gospodarkę. Myślę sobie, że tacy ludzie jak Marek Sawicki na przykład, jak Piotr Zgorzelski, czy też prezes Kosiniak-Kamysz. To są osoby, że tak powiem, godne zauważenia na scenie politycznej, ponieważ oni mają wyjątkowo własne zdanie. Natomiast co do Tuska, proszę państwa, no, cyrk na kółkach po prostu. Ja już nawet nie chcę komentować, bo to jest codziennie zmienia zdanie. Przecież to nie na tym polega polityka. Przecież polityka to jest działanie dla dobra wspólnego. I co z tego, że ja mam inny pogląd, zupełnie diametralnie inne poglądy niż PSL na przykład. Ale ja doceniam ich merytorykę i wiem, że wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich jest Rzeczpospolita i dobro narodu polskiego. I tu się musimy gdzieś wszyscy spotkać. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy w autentyczny sposób promuje się proniemieckie postawy, a nie propolskie postawy, kiedy się promuje wręcz nawet kierunek działania takiego, że pozbawienia się polskości, pozbawienia się czegoś, co jestem takim chłopem przywiązanym do ziemi, czyli polskości na rzecz Unii czy unijności, no to proszę państwa, to jest dom wariatów. No. Pytanie my, do pana posła zatem. To, co jest naszą Polską, to stracimy wszystko. To jest jasne dla wszystkich. Panie pośle, w których elementach lepszym kandydatem czy lepszym premierem w ogóle byłby Władysław Kosiniak-Kamysz od Donalda Tuska? Po pierwsze... Pytanie do pana posła. Pytanie do pana posła Jarosława Rzepy. A, przepraszam. Ja myślę, że nie rozstrzygajmy tego dzisiaj, bo... Dlaczego, panie pośle? Najpierw niech wybiorą wyborcy i... natomiast oczywiście... Takie bezpieczne podejście. Uważam, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz byłby świetnym premierem. Byłby przede wszystkim premierem, który by szukał konsensusu i porozumienia... Lepszym niż Donald Tusk? Nie tylko w obozie tej rządzącej, ale również, że próbowałby rozmawiać z opozycją tak, żeby proponowane projekty były przy większym konsensusie przyjmowane. Jestem tego o tym przekonany, znam go na co dzień, w jaki sposób pracuje. My wielokrotnie przecież głosujemy za dobrymi ustawami, które przygotuje, powiedzmy sobie, PiS, ale mamy też swoje zdanie w różnych wielu sprawach i wyraźnie je przekazujemy. To, co wyróżnia PSL, to o czym powiedział pan Marek, to jest to, że PSL zawsze ma swoje zdanie, ale również jest bardzo pragmatyczny, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o codzienność. Boli nas to, co powoduje ten rozdział, ten podział. I chyba dzisiaj wiele stron sceny politycznej chciałoby mieć PSL jako koalicjanta, ponieważ mamy to, co chcemy, po prostu spokojnie rozmawiać o wielu sprawach,
a nie naprężać. Odżałować chyba was nie może Platforma Obywatelska, panie pośle, w kontekście tej koalicji. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcę tutaj dodać cytat, bo Jan Grabiec na antenie Polsat News mówi w ten sposób: 8-procentowy próg dla koalicji jest wysokim progiem. Mam nadzieję, że to poparcie dla tych partii się utrzyma, nie spadnie, chociaż sama nazwa Trzecia Droga brzmi dość dziwnie. Trzecia droga gdzie? Między Platformą i PiS-em? Jak wydaje się to interpretować Szymon Hołownia? To znaczy, że ta koalicja jest w równym dystansie do PiS-u i do Platformy? Tak mówi pan Jan Grabiec, dodaje, co to oznacza po wyborach? To znaczy, będą się zastanawiać po wyborach, czy stworzą rząd z PiS-em, czy z Platformą? Ja mam taką nadzieję, że nie pójdą z PiS-em. Przecież przez ostatnie 8 lat w wielu głosowaniach, wystąpieniach publicznych twierdzili, że PiS to zła władza. No z jednej strony tutaj można powiedzieć, że mamy nadzieję, że nie stracicie poparcia, że to, że tamto, ale z drugiej strony taki psztyczek jednak, że gdzieś nie możecie się skonkretyzować. Co ta trzecia droga oznacza? Czy chcecie iść z PiS-em, czy z Platformą? Jak to wygląda w tym kontekście? Odpowiedział na te słowa również rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka na Twitterze. Jakie to żałosne, to jest fragment tego wpisu na Twitterze, panie pośle. Pan poseł Jarosław Rzepa. Droga, panie redaktorze, szanowni. Ta trzecia droga oznacza po prostu inne spojrzenie na ten dzisiejszy spór polityczny, który ma miejsce pomiędzy głównymi graczami sceny politycznej. My chcemy po prostu rozmawiać całkowicie inaczej. Chcielibyśmy zaprosić szerszą społeczność do tego, aby mówić dzisiaj konkretnie o problemach, które są w Polsce. I dlatego nazwaliśmy to trzecią drogą, że w Polsce nie może być tylko świata ułożonego przez PiS albo przez Koalicję Obywatelską, ale może być też również całkowicie inna rzeczywistość. I dlatego nazwaliśmy to trzecią drogą, która nie jest w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, z którą wielokrotnie przecież rozmawiamy, chcielibyśmy wspólnie w przyszłości zawiązać rząd, ale chcemy pokazać, że można na temat problemów Polaków i ich życiu, w codziennym życiu, rozmawiać w inny sposób. Panie pośle, chcielibyście w przyszłości z Platformą zawiązać rząd? Tak przed chwilą pan poseł powiedział, chyba że ja coś źle usłyszałem. Jasno o tym mówimy, panie redaktorze. Jasno o tym mówimy, że chcielibyśmy z demokratyczną częścią opozycji wspólnie w przyszłości rządzić. O tym zdecydują Polacy, bo jest nam zdecydowanie bliżej do tej sceny politycznej. PiS stracił ogromną szansę w 2015 roku i też chyba brnie w tym od tych 8 lat, co powoduje, że my na dzień dzisiejszy w żaden sposób nie rozważamy takiej możliwości koalicji. Ona jest dzisiaj dla nas bardzo egzotyczna. Pan prezes Marek Jakubiak, jak pan ocenia te słowa z jednej strony pana posła, z drugiej strony te słowa Jana Grabca dotyczące PSL-u, tej trzeciej drogi, jak pan na to patrzy? Dla mnie ta nazwa akurat jest nieszczęśliwa, bo nie ma czegoś takiego w świecie, który jest skonstruowany binarnie. Polityka w Polsce również do takiej idzie i mamy dzisiaj tylko dwie strony sporu. Nie ma trzeciej strony sporu. I tak naprawdę ta trzecia droga kojarzy mi się z trzecią nogą i szczerze mówiąc, ja rozumiem, że PSL nie miał jakby wyboru takiego i ten Hołownia im się przydarzył. Natomiast Hołownia od Tuska dokładnie nie różni się niczym. Mówi tylko to, co potrzeba mówić. Czasami bredzi, czasami w ogóle. No, będzie z tego kłopot, ale jak rozumiem, wy już jesteście dogadani, że po wyborach, jeżeli tylko wyborcy postanowią, że będzie was tam paru w Sejmie, to stworzycie odrębne koła i odrębne byty polityczne. Ja to rozumiem. Natomiast prawda jest taka, że polityka dzisiaj jest albo prawicowa, albo lewicowa, czyli tuskowa. I nie ma innej alternatywy. Nikt nie stworzy rządu po wyborach albo bez PiS-u, albo bez Platformy. Jeżeli PSL pójdzie z Platformą, to znaczy, że skazuje Polskę na banicję. To znaczy, że Polska pójdzie w ręce niemieckie, jak dwa dodać dwa, panie pośle. Nie ma dyskusji tutaj. To jest wszystko jasne i klarowne. Niemcy nawet piszą artykuły już o tym. Nawet się przyznają, wykupują media, żeby tylko Tuskowi pomóc. Natomiast prawda jest taka, że wy jesteście jak chłop przywiązani do ziemi Rzeczpospolitej. Wasze miejsce jest po prawej stronie, nie po żadnej Hołowni TVN-owej czy żadnej Platformy Obywatelskiej. I przecież ja to wiem i pan to wie. I odnośnie Kosiniaka-Kamysza. No, z Pawłem Kukizem wyszło słabo.
Nie wchodzę, bo nie brałem udziału w tychże dogadywaniach się. Natomiast on do dnia dzisiejszego nie ma żalu ani do Zgorzelskiego, nie ma do Kosiniaka-Kamysza pretensji i tak dalej, i tak dalej. To oznacza, że koalicyjność jest możliwa i myślenie o Polsce w tym zakresie jest jak najbardziej możliwe, stawiamy, ale w okresie powyborczym, nie teraz. Stawiamy kropkę, panowie. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie i za naszą rozmowę. Dobrego dnia życzę. Pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej, byli moimi i państwa gośćmi.